Siema, jestem Piotr, a to jest pojebana karcianka, będę tak ją nazwać. Gra ze mną Raku, Setu, Siema. Artur No, i no. Losiak. Ale Losiak. Locha. Czemu? Nie obrażaj go. Może też ma uczucia. Dobra. A ty nie masz refleksu w cesie, haha. Trafił. Byle kiepskie karty, ale dobra. Właśnie nie mam kart. A ja mam właśnie coś epickie. A i tak trzeba dwa karty. To będzie epickie, to będzie po prostu epickie. Czy to przeczytali, to ja nie wiem, co robicie z tym. Pamiętacie dwie karty, nie? Tak, dwie karty, no, dwie karty. A dobra, aby było po prostu. A nie zdążyłem nawet, dobra. Kto czyta? Takie pojebane, że w sumie nawet dobrze. Kto czyta? Losiak. Losiak XD. Locha, czytaj. Chyba laga ma. Alo, Locha. Chyba obie to jest. Obie to z 22. No. Człowieku, ja tutaj mam na mi śniadanie. Szlak by trafił głośniej pierwsza co, a wyskoczył mi na podwójne przegięcie pały. Każdy puszczał do szumu, drży w przerażeniu przed. A dobra, niech będzie to. Halo, panowie. No. Piotr. Tak? Piotr. Tak, tak. Wucuj się z pedu. To co? No, wywaliło mnie. Ej, zajebiście, nie kurde. Nie jesteś. Kurde, jak nie graliśmy, to wszystko było dobrze. Zaczynamy. O, wywaliło mnie. O, nie zdążyłem. No. Wucuj się z pedu, Piotr. O, jest. Kto to powiedział? Locha czy Artur? Locha. A, to się nie dziwię. Locha. Co tylko trzy karty? Masz movement kobry w sensie. No właśnie trzy karty, bo Losiak chyba ten Malaga. Każdy smok drży w przerażeniu przed wyborem między straczką a żyganiem. Każdy smok drży w przerażeniu przed napastliwymi jękami Kasi Cichopek. Powinien być, że każda locha drży w przerażeniu przed zabawą do utraty przyjemności na gay party. Każda locha drży w przerażeniu przed. Piotr Laska. Kurde, wygrałem. Kurde, wygrałem internety. No. Od Rosja. Najlepszym lekiem do zatwardzenia jest. I troszkę masz odpowiedź. Nie. Dajecie tutaj coś fajnego. Ciężko wybrać, ciężko wybrać. Lagimir? Yo. Cześć. A dobra, niech to będzie takie karty. To znaczy ogólnie loka, to słowo śmieszne są, ale akurat mi nie pasuje. Okej, najlepszym lekiem na zatwardzenie jest dreszcze wywołane obrzezaniem sikierą. Jezu. Najlepszym lekiem na zatwardzenie jest połknięcie żyletki. Najlepszym lekiem na zatwardzenie jest bykanie po wódce. Panie Piotra. Najlepszym lekiem... Nie wiadomo. Obolałem za gównianą telewizję. Tylko to rozwalają. To jest epicki. No. Kurde. Piotr, nie zgadnę. To ty? No. A gdzie ty grasz? Przecież jest. Ale wiesz, ja muszę to sobie przewinąć. A porno w kinie jest jak? Coś tam podczas czegoś tam. To mam pustą kartę. Jak pierdzie na trzeźwo, to w to nie można grać. Ale co Roka podkusiło, żeby takie coś pisać? Jak on to wymyślił? Rok, nie wiem co ci pijesz, ale kurde. Widać, że bardzo dobre, skoro przedawkowałeś. O fuck, dobra. Porno w kinie jest jak twoja zadanek lezona jak kret przed gwałtem podczas delikatnego dociskania genitaliów i madłem.
Podlewki jest jak poważna rozmowa jak krycika i wszyłki mają podczas parady podjadanych macin. Podlewki nie jest jak pochwa pułapka podczas księżyc pełni tuż przed miesiączką. Podlewki nie jest jak spoczony Hagrid podczas niekontrolowanej grupy, niekontrolowanej grupy orgi, której uczestnicy mają doklejone wąsy. Dobra, no to to pierwsze. Kurde set. Ale moje było epickie. No. A człowieku, pierwszy raz taki był, taki czytałem. Powiedz, że to nie było epickie. Serio? To mają coś pod roka? O, to jest... O Jezu. Niech będzie to, chociaż serdeczna tarcza, kurde. Co tu? Słucham. Sprzedaję movement zdechłego murzyna w cesie. A sorry, Piotr wszystko wykupił. Okej, blondynki lubią... Kolesia cyganek. Krzywą latarnią. Krzywą latarnię. Przyśmij sobie do brunetek, które wolą... Lochę. Kopertę z zdjęciami twojej szony. Blondynki lubią pluszowego misia z dwoma penisami. Weźmij sobie do brunetek, które wolą chuja w dupie. Wiadomo, kto wygra. Blondynki lubią napad hordy na okrężnicę. Weźmij sobie do brunetek, które wolą karacielesna w pierwszej klasie. Blondynki lubią wymuszony stosunek homoseksualny. Przeciwieństwo do brunetek, które a dobra, wolą, wszystkie karty widać. Leci na potencję Bogusława Lindy. Okej. Nie wiem, co wygra. No, coś tak no. Myślałem, że to wygra. To ja w dupie to sobie tam napisałem. A mam dwie puste karty. Sam sobie kurde, sam tworzysz. Jestem ja po prostu, karty, ja i możesz mi skoczyć, kurde. Aha, to nieźle. Ciężko wybrać? Wybrać. O, to takie trochę życiowe jest. No. To jest naprawdę życiowe. Dobra, nie będzie to, kurde, nie wiem co, ale dobra. Jestem po prostu ciastkiem, które jest tylko kłamstwem i może to skoczyć. Jestem po prostu wielorybem tak bardzo podobny do swojej dziewczyny. Jak się to słucha, to jest jeszcze śmieszniejsze. To jest twoje. Jestem po prostu no? Podpalonym karłem, który szuka jeziora. Jestem po prostu pijany napastliwym gejem. Już nie mogę, kurde, picia popnąć. Kurde, piwa nie mogę popnąć ze śmiechu. Kto to wygra? No, ja. Widzisz, jak ci stale wygrywa. Nie wyzywałem twojej mamy przez to, że masz nic. Wiadomo, wiadomo. Tam jest największa atrakcja podczas spektaklu znanego magika. Jest największa atrakcja podczas spektaklu znanego magika. Dobra, wybieram to. O, szybko. Może to wygra. Elekin z penisem zamiast płetwy grzbietowej jest największą atrakcją podczas spektaklu znanego magika. Dwie ślepe dziwki są największą atrakcją podczas spektaklu znanego magika. Zaginione implanty Natalii Siwiec są największą atrakcją podczas spektaklu znanego magika. Dziurowa prezerwacja, dzięki której jesteś na świecie, jest największy atrakcją. Co to ma być? Magika. Kto to dał? Ja pierdzielę. Rok. Jak on to wymyślał, kurde? Jako... Ja nie wierzę, że to Rok. Ja nie wierzę, niestety. To Miszor pewnie. On ma taki tekst. On ma taki tekst. Dobra, dajecie. Trochę to dziwno ta karta jest. Okej, okay, dałem pustą kartę i... Dobra, może być takie? Się zobaczy. No, Minecraft mi się przysiada CS.
Kiedy to będzie? Żeby kiepska talia kart Again Humanity. No, w sumie nawet macie nazwę tej gry. Najlepsze jest to, że już mogę patrzeć okay. Spokojnie czas. Powiedzcie w kopercie dla Tadeusza Ryzyka. Zapadł na stary łańcuch do roweru. Dobra. Powiedzcie mi drodze za rogiem. Zapadłem na problemy z wścieklicą twojego kucyka. Powiedzcie w koszmarze w ulicy Wiązów. Zapadłem na rozruba w damskiej toalecie. Powiedzcie w drogę, to napisano. Terebliti Spies do pustego basenu. Zapadłem na amerykańskie odludzie. Takie bardziej remis jest, ale ciężko wybrać. No niestety, ale to wygrało. Kogo to było? Moje. No. Mówiłem, tak, że używam pustego lochy. I użyłem Biedronce za rogiem. Dobra, znalazł polski polityk, został wczoraj przyłapany podczas czegoś tam. Ludzie byli zachwyceni, natychmiast zbroili się w coś tam. Zbroili się w twoją starą. Nie, ale to jest dobre, co wymyśliłem teraz. Kurde, wygrywam, ludzie. Mam nadzieję, że to przetrwa. Dobra pasa i ogólnie gramy do 8. I nie wiem, może namówi ich, żebyśmy zagrali jeszcze raz. Będzie śmiesznie. Ale z tym lochą to tak sobie żartuję po prostu. Tak samo jak w sensie. Tak, kurde, jak... Zastanawiam się, ile jest ogólnie tych kart. Znany polski polityk został wczoraj przyłapany podczas zamachu terrorystycznego przy użyciu niewypału. Ludzie byli zachwyceni i natychmiast uzbroili się w berecik ze śmigiełkiem. Znany polski polityk został wczoraj przyłapany podczas zgarnienia z głowego faceta. Ludzie byli zachwyceni i tak natychmiast uzbroili się w stary paskudny kalafiel. Znany polski polityk został wczoraj przyłapany podczas jebania króla Afryki. Ludzie mnie zachwyceni tak. Natychmiast uzbroili się w kolekcję zdjęć afrykańskich dzieci. Pasujące. Znany polski polityk został wczoraj przyłapany podczas zasadzki na twoją odbędzinę. Ludzie byli zachwyceni podczas... Natychmiast uzbroili się w rasie wściekłych małp. Moim zdaniem wygrywa, kurde, Afryka. Yes. Założyłem puste karty. Ale zajebiste połączenie było. No to jest epickie. Kurde, pierwszy raz się tak rozwoju. A jeszcze taką większą kamerkę mam no na jeszcze... tym filmiku. No i jeszcze dwie karty puste mam. Nie ufaj lekarzom podczas ostatniej wizyty. Jeden z nich zażądał ode mnie. Nie ufaj lekarzom. Podczas ostatniej wizyty jeden z nich zażądał ode mnie. Co zażądał? Kończy się, a dobra. Ale kurde, jaka poprzednie było zajebiste, kurde. Ja myślałem, że ciężko będzie wybrać. Nie no, podoba mi się takie pojebane, ale pasujące karty do siebie. No, to było epickie. Nie ufaj lekarzom. Podczas ostatniej wizyty jeden z nich zażądał ode mnie samogwałcenie się pimpadłem. To podloja, ewidentnie, bo pimpadło. Nie ufaj lekarzom. Podczas ostatniej wizyty jeden z nich zażądał ode mnie cięcie toporem w poprzek pośladków. Dziwnie czyta, ale tylko tak wolno. Pomyłkową kastrację zamiast lipsukcji. Okej. Okay. Ode mnie za ciasne buty. Okej. Okay. Ta kastracja jest fajna. Przecież, no. Kurde, laku, remisujemy. Pojedynek mistrzów. Kongi Tampai. Najgorsze, co mi w życiu spotkało to. Najgorsze, co mnie spotkało w...
Gdzie ja to przeczytałem w Smutnej życiu? dupie to. Serdeczna dalsza. Ja taki dosyć życiowy, naprawdę bardzo życiowy, które mnie załamało moje całe życie. Najgorsze w życiu spotkało to smutna dupa. W smutnej dupie to serdeczna tarcza. Kurde, podroje. Najgorsze, co mnie spotkało w fabryce miodu i czekolady, to ksiądz z wyraźną erekcją. Zobacz, najgorsze, co już mnie napisał. Spotkało z procy, która zawsze trafia w dupę, to tańcząca fanka Radia Maria. Najgorsze, co mnie spotkało, to jogurt, w którym ktoś zostawił niespodziankę, w którym to bez seks bez zapowiedzi. W postaci śmieszne, ale tak nie pasuje do drugiej karty. Według mnie ksiądz powinien wygrać. Ja nie wiem, co wygra. To się okaże. O. Michał, to nie jest gra na czas. O, wygrałem, jest. Gra na czas. Przyzwyczajenie do CS-a. Siostro, tracimy puls, proszę podać. Co? Lesbiki, ja pierdzielę. To mnie rozwala, aż se oddalę na wszelki poległ. O. Jaki głupie, że aż śmieszne. Ej, sorry, chwilę, tylko sprawdzę coś. Para, dobra. Siostro, tracimy puls, proszę podać kolczyki w kształcie cycków. Siostro, tracimy puls, proszę podać twarz Marilyn Monroe. Siostro, tracimy puls, proszę podać niespodziewane powiększone piersi. Siostro, tracimy puls, proszę podać grzybka papy Smurfa. O, to ostatnie. No, kurde. Bo nie. No bo tam się do tego, na Skype'ie zgadacie ze sobą cały czas. No, na pewno. Tak, a ja to nagrywam. Ja to nagrywam, zobaczyć. Ja też to nagrywam. Hej, Zetu, chcesz 5 złotych? No. Zagłosuj na mnie. Okej, okay, to jest twoje. Raku, chcesz tychę? Zagłosuj na mnie. Ciebie łatwiej można setu przekupić, więc raku muszę podwójną cenę. Dobra, dajecie. Jest znaczeniem gorszy niż... Myślę, bo sobie tam... Czy życiowe? Nie wiadomo. Mnie zawsze rozwala. Tak dla mnie zawsze będzie rozwalać. Zwłaszcza jeszcze karty roku. Dobra, to była moja ostatnia karta. Są zbyt zajebiste, żeby był prawdziwy. Wstający pindol księdza jest znacznie gorszy niż uśmiech Trynkiewicza. Dobre, dalej. O kurde, o ja pierdzielę. Jest znacznie gorszy niż zwika, która wygląda całkiem jak facet. Stojący bez gaci Paweł fan jest znacznie gorszy niż Polak z... Przegrałem, najwyraźniej przegrałem. Udawany jest znacznie gorszy niż... Przegrałem. Minecraft, który się przesiadł na CS-a. Bo ja myślę nad tym pierwszym i to chyba wygrało. No, wiedziałem, że przegrałem, jak zobaczyłem te wszystkie. Byłem wziął te ostatni. Już Ej, byłem pewien, tutaj że przegrałem. Karty? Co? Jak tutaj tworzysz karty? To ci się pojawia taka pusta karta i tam... Coś tam będzie prezentem dla twoje urodziny. Chodzi mi o to tak jak rok... To będzie twoim prezentem. Dowiesz się. W następnym odcinku. Nie wytrzymam z tymi kartami, kurde. Dobrze, że Raku znalazłeś te karty. Ale one są epickie, naprawdę. To są o wiele lepsze od tych normalnych, wiecie? No. Wiesz, boję się, co będzie prezentem. Kopnięcie tak mocne, że trzeba potem szukać buta w dupie. Będzie prezent dla twojej rodziny. Paniczna ucieczka lesbijek na widać małego buta. Będzie prezent dla twojej rodziny. Prawdziwy pierdolnik w kuchni. Będzie prezent dla twojej rodziny. Przykre wspomnienia z dzieciństwa. Będzie prezent dla twojej rodziny. Ciężko wybrać między jedynką a trójką, kurde. Nawet dwójką, kurde. Czwarty na pewno odpada.
dwójka jest fajna, bo to pasuje do tego, do tego gościa, co ma urodziny. Aha, czyli setu ma urodziny, dobra, no to zaznaczam. Ej, czemu? Ale kopnięcie tak mocne, że musisz szukać buta w buty, bo przecież nawet hasło jest 1, 2, 3, 4, 5 setu urodziny. Byłem pewny, że wystarczy. Byłem pewny, coś... że wystarczy blank, ale okazało się, że twoja żona woli blank. To drugie? Może to będzie dobre. Nie wiem. Zastanawiam się, która, ale dobra, nie będzie takie. Byłem pewien, że wystarczy alkohol na bazie płynu do mycia naczyń Ludwik. Okazało się, że twoja żona woli depilowanie maszyny kwasem siarkowym. Musi boleć. No naprawdę musi. Byłem pewny, że wystarczy. Co sprawdzałeś? Gej z ptakiem, ale okazało się, że twoja żona woli wąsy popularnego streamera. Izak. No. Zużyta pielucha, ale okazało się, że twoja żona woli broda starego vlogera. Rok pewnie. Nie ma o kim to jest. Byłem pewny, że wystarczy wściekła czarna Edyta Herbic. Czacza. Wściekła czarna. Czacza. A, czacza Edyty Herbuś, ale okazało się, że twoja żona woli uprawiająca seks Doda na stole Kamila Durczoka. Co miał w tej głowie, żeby myślał, kurde. Alkohol na bazie Ludwika musi tak dość coś fajny pewnie. Aj, kurde. Kurde, nie wiem dlaczego ja... Dobra, nieważne. Potrójny remis, kurde. Kiedy moja żona nie ma ochoty... Kiedy moja żona nie ma ochoty na seks, sięgam po... Pasuje. Wziąć coś pasujące, jak zajebiście. Czasem ja gadam jednym przyciskiem, dobra, i oni to słyszą, a czasem drugim i oni tego nie słyszą. Ja mam właśnie najgorsze karty. Kiedy moja żona nie ma ochoty na seks, sięgam po rzut monetą przy wyborze preferencji seksualnej. Kiedy moja żona nie ma ochoty na seks, sięgam po podrywanie lasek na pielgrzymce. Ile do Częstochowy. Kiedy moja żona nie ma ochoty na seks, sięgam po gazurówkę. Kiedy moja żona nie ma ochoty na seks, sięgam po lesbiki, jeszcze raz lesbiki. W sumie to takie czwarte. Gazurówka tutaj wygrywa. No. Pod gazurówkę. Czwarte, tak, ale ostatnie takie pasujące akurat to było moje, ale tak pasuje, skoro ona nie ma ochoty, no to może kto inny. Nagrodą za drugie miejsce na olimpiadzie specjalnej jest... Martwi przyjaciele. Dobra, ja idę. Kurde, ja jeszcze wybieram, ale kurde, nie wiem co. Dobra, niech będzie to, bo nie mam pasującego. Kurde, szkoda, że nie mam pustej karty, bym takie coś tam napisał, taki śmieszny. No dajecie. Kto czyta? Roku, ale go wyjebało. To ja przeczytałem. Nagle za drugie miejsce na olimpiadzie specjalnej jest Karzeł Gwałciciel z penisem dłuższym od ręki. Nagroda za drugie miejsce na olimpiadzie jest specjalny jest podniecony robot kuchenny. Nagrodą za drugie miejsce na olimpiadzie specjalnej jest depilacja genitaliów biomechanicznych. Raku. Ogólnie, nie wiem, może wybierze, może tylko... Podniecony robot kuchenny. Nagroda za drugie miejsce na olimpiadzie specjalnej jest depilacja genitaliów piłą mechaniczną. Nagroda za drugie miejsce na olimpiadzie specjalnej jest są modlitwy pokutne i klękanie na grochu. Pokażę, że gwałciciel chyba wygrał. Też tak myślę. Dobrze, nie widzicie tego nawet, bo wyspałował. Czas się skończył. A kto wygrał?
Nikt. Co się skończył. No. A nie, jakby cię wywaliło, no to po prostu bierz następnym. Znaczy, wybieraj. Już klikałem Confirm Selection. A, okay. A kto wygrywał? Kogo wybrałeś? To, czekaj. Co to było? Już nie pamiętam. Ostatnie, pierwsze, drugie, trzecie, tak mniej więcej? Drugie. A, to dobrze, bo ja bym się wkurzył, bo ja miałem ostatnie. To ja byłem. Moderator wiesz się zbanował okay, kolesia, ja. Który udawał. To będzie. Szkoda, że tu ogólnie nie można wybrać swój. No, szkoda. Ja właśnie, jak stworzyć te derki kart? Jak będzie to? Nie wiem. Ja też właśnie nie wiem. Nie no, fajnie mnie podczas gry, kurde, a to do CS-a zapraszają, a to koleś się żali, że kurde, no, dysk nie działa. No, mnie też właśnie teraz zapraszają do CS-a. A nie wiem, odkąd nagrywam okay. CS-a, no to mnie 30 dobra, osób zaprasza. Teraz ja czytam. Moderator weź się zbanował kolesie, który... Zostałem wywołany z gry. Ze swojej gry zostałem wywołany. Ciekawie. Dobra, moderator wreszcie zbanował kolesia, który udawał partię PiS głosującą na wychowanie seksualnym w szkołach. Moderator wreszcie zbanował kolesia, który udawał zamkniętego w sobie Marcina Prokopa. Moderator wreszcie zbanował kolesia, który udawał wściekłego strażnika, któremu pękł wąż. Jest, ja nie wydałem, ale cóż. Ten wąż to chyba jakaś metafora. No 0 punktów mam. No widzisz, Raku. A miałem 5. Nie wybieram zbytnio, ale... Pomyślałem sobie, że to, bo już tak zbytnio nie czytałem. No i mam nowe karty. Dobra, jeśli zostanę prezydentem, najważniejszy będzie dla mnie. I co najważniejsze? Jeśli w Polsce, no to nic dla mnie nie będzie najważniejsze, no chyba, że kasa. Ej, a co my będziemy robić po tej grze? Nie wiem. Może jeszcze raz, albo CS-a. No. Andrzej CS-a. Albo jeszcze raz to samo. Jeśli zostanę prezydentem, najważniejszy będzie dla mnie designie dzwonków, grupa wesołych mangust, miecz świetlny, który się zacina, albo gra na padzie w Counter Strike'a. A co rok robił te karty? Tak. No. Kurde, ciężko by wybrać. Wszystkie są takie... Mieliście słabe karty, tak? Że takie wybraliście? No, zgadza się. Ale no gra na padzie w Counter Strike. Ja no był talię. Gra na padzie w Counter Strike na pewno nie. Dlaczego? bo to twoje. Ale Counter Strike na padzie. Kurde. Wolę kurde na padzie. Dobra, miecz świetlny. Najważniejszy to może nie. Lizanie dzwonków albo kluba. Dobra, grupa wesołych mangust niech będzie. Kurde, co jest, się a, dobra. Będzie. Aj, kurde. Kurde, remisujesz ze mną. Jesteś godnym przeciwnikiem. Kiedy jestem smutny, lubię blank przyozdobić blank. Nawet nie czytam wszystkich, po prostu zobaczę jedną fajną, tu klikam, kurde. Tylko postaram się też odmieniać. No takie właśnie, takie to. Trochę ciężko do odmienia będzie ta pierwsza karta moja. No właśnie, Artur, weź się naucz odmieniać po polsku. Okej. Okay. Oprócz 2 na 2 tego się nie nauczę. Okej. Okay. Kiedy jestem smutny, lubię samogwałt bez litości przyozdabiać. Gwałtem, za którym się tęskni. To już chyba wygrało. Kiedy jestem smutny, lubię niepowstrzymanie wymiotować, przyozdobić. Lepiej by było, kiedy jestem smutny, lubię niepowstrzymanymi wymiotami, przyozdobić. Niepowstrzymanymi wymiotami, przyozdobić Annę Dymną, Dymana. Jak to się... Dymną. No może być, nawet by było lepsze. No właśnie. Anna Dymana odmawiająca pomocy. No wiesz, jak jest taka Dymana, no to nie chce pomocy, to znaczy, że to chce. No właśnie. Kiedy jestem smutny, lubię 2 na 10 przyozdobić zbyt krótką orgią. No właśnie. To bardziej było 2 na 10, ale to lubię nie psuje.
Więcej palców w górę to przegra. Niż wyświetleń. Ale to ciężko będzie. Chyba przegram. Pewnie przegram. Kakanką z drutu kolczastego. Właśnie to pomiędzy tą Anną Dymaną odmawiającą pomocy. Dymaną. A tym... Weź no, ostatnie, Anno... weź ostatnie. Nie. Bo to twoje jest pewnie. Moje. No jest, jest, wiedziałem, żeby się nie odzywać, kurde. No Anna Dymaną. No bo... Odmawiającą pomocy. Dymana. No, dobra. Dymna, idioto. Bardzo się bawię. Bardzo się bawię, kiedy pani premier sięgnęła po... Co ty wybrać? Moje akurat ten pasuje do tego zdania. Ja się boję. Ja też się boję. Ale nie ja czytam, ha! No ostatni. Wybierajcie. Kurde, nie wiem po co, ale chciałem kliknąć tab, żeby coś tam no. wyświetlić, nie wiem po co. Raku nie wybiera. Dobra. Bardzo się baję, kiedy pani premier sięgnęła po wkurwiony amor z karabinem zamiast łuku. Bardzo się baję, kiedy pani premier sięgnęła po dietę, po której nie staje. Bardzo się baję, kiedy pani premier sięgnęła po maść na ból dupy. O kurde. Ej, gdzie Raku? No poszły tak dalej. Wywalił go. Jest! Miałem te środkowe, kurde. Myślałem, że może mi się uda. Nic nie pasowało, tak szczerze. Nic wybrałem do sobie. Dobrze. Najpopularniejszym zajęciem w seminarium zawsze będzie testowanie na jecie. To musi być epickie. Najpopularniejszym seminarium zawsze będzie testowanie. Dlaczego mam to samo? You are the cards Caesar, coś tak. Caesar się chyba czyta. C-Z-A-R. R. R. C-Z-A-R. Może Caesar, no? Dobra, niech będzie to, bo to pasuje do czego innego. Tą grę powinien wydać jak wiecie, tak powiedzmy, wiecie, tak normalnie w karciankę taką powinno się jest, dać. Jest! Okej, okay, najpopularniejszym zajęciem w seminarium zawsze będzie testowanie przygody Yonder ze dziadkiem Dorzej. Ja pierdolę. Dobrze, dalej. Najpopularniejszym zajęciem w seminarium przegrałem. Zawsze będzie testowanie ewidencie, przegrałem. Jazdy z dezelowanym pociągiem. Dobra, najpopularniejszym zajęciem w seminarium zawsze będzie testowanie. Panie cwałująco podnieconą walkilię. Może być. Aha. Nawet. No ale wiecie co i tak już wygrało. Pewnie pierwsze. No. Skąd wiedziałeś? Wiedziałam, że ogólnie było moje ostatnie, ale wiedziałam, że przegram. Ale wiesz, do seminarium to musi nawet podstosować. Setu. No. Jeśli chcesz kupić karciankę tej gry, to się nazywa Cards Against Humanity. Uwielbiałem coś tam, zanim się zrobiło modne. Jaki śmiech. To tak się zaczął śmiać. Jakby słyszał kurde Roka. To był Rok. Aha, dobra. Wiem z jakiego filmiku, jak Miszor odpowiadał coś po słowach Roka. Jestem Miszor, który przyszedłem. Nagle ten śmiech. Uwielbiałem Karła gwałciła z penisem duszy od nogi, zanim się zrobiło modne. Uwielbiałam Tomasza Jacyków w stylu Batmana, zanim się zrobiło modne. Uwielbiałam zbyt ciasną czapkę, zanim się zrobiło modne. Ciężko wybrać? Nie no, żartuję. Jej. No, wiedziałem. Czekaj. Kurde, ja... Nie, ja nagrywam, więc nie mogę tego wstawić, bo... Rock dubstep. O co się kłócili? No koszulkę ładną. To będzie epickie. Zobaczycie, to jest genialne.
Albo nie, to się czyta car. Bo słyszałem kiedyś Milada, który mówił na to car. Filip Flap, zawsze kłócili się o twoją starę, zatu ciota to na wiasie. No, czyli jakby tylko twoją starą. Twoja stara. Setu ciota to w nawiasie się nie liczy do gry. A to jest właśnie chyba zmarnowanie pustej karty według mnie. No właśnie. Ale i tak cię opłacą. Filip Flap zawsze kłócili się o kraj pełen koczka Danów. Koczko do Danów. Musiałem napisać. Filip Flap zawsze kłócili się o zespół Downa. Ciekawe, co się kłócili o twoją starą, kraj pełen koczko Danów, zespół Downa. No dzisiaj są urodziny Seta, więc nie wiem co wybrać. Co tu ma zespół Downa? Pamiętaj o tym. No, że jest ciotą? Właśnie. Wiem, że ten. Wiem, że ta karta twoja stara to twojej starej. Nie wiem, co wybrać. Córka! Kto wygrał? O, sorry, ale czas chyba minął. Co? No. Ale jakby co to miałem wybrać zespół Downa? To ptak! Nie, to samolot! To przecież... To będzie epickie. Ty, ja mam tą samą kartę. To będzie epickie. A dobra, mogę zmienić, ale niech będzie to samo. Ja mam taki fajny. Dziękuję ci bardzo, jesteś bardzo brutalny. Artur, zgłosi mikrofon, bo cię nie słychać. Ale serio. Okej. Okay. To ptak, nie to samolot, nie to przecież wpierdol, który wspomina z radością. To ptak, nie to samolot. Nie, to przecież homoseksualne wyznania braci Mroczku. To ptak, nie to samolot, nie to przecież wesoło święta dup. Wszystkie są fajne. No epicki, każdy jest epicki. Jest! Artur, kiś satanisto! Psuj mi się. A to na końcu. I dobrze, zawsze jesteś na końcu. Dzięki. Ja za to. Kurde, kapslokiem gadaj mam, kurde. Największy skandal na spotkaniu tuperów wywołał Wardęgę, prezentując... Już się boję, co napisujecie. Mua. A, dołączmy. Kto to był? Raku. Kurde, ja chciałem akurat ciebie, Raku, dodać, ale... Kurde, myślałem, że ciebie nie ma tutaj. Albo kto inny ci dodał. Okej, okay, największy skandal na spotkaniu wyborów o Wardęgę prezentującego królewny Śnieżkę, która okazała się facetem. Sprzedaż alkoholu nieletnim. Z lewej blondynki. No chyba to ostatnie było prawdziwe. Jest, dogoniłem cię, twoja staro. Prawdziwe? Ile punktów macie już tam? Ten Setu ma 2, twoja stara ma 6, Artur 6 i Losiak XD 5. No widzisz, Raku, twoja stara ma 6 punktów. Yes. Ktoś tam Boże, najbardziej nie. Ucieszy wszelkie organiczne organizacje kościelne. Organiczne, no zajebiście. Czytanie level up normalnie. Ojejku, goni mnie mięso. A, znam to. Przeróbki, ja go nawet subuję i łapkuję. Jak on się nazywa? Koleś, który... Nie będzie reklamy, won. Będzie, zbyt zajebisty jest na to. No dobra, niech będzie. To jest nasz wspólny film, nie możemy tak się reklamować. Ale... Na wpójnie. Dawaj, czytaj. Dobra, to tylko do mnie napisz. I kto czyta? A poza tym widzowie, jaki ja... Kto ma sumę? Ej. Stara, piątek 13 najbardziej ucieszy wszelkie organiczne
organizacje kościelne. Smoczek przypominający łabędzie najbardziej ucieszy wszelkie organizacje kościelne. Twoja popieprzona głowa najbardziej ucieszy wszelkie organizacje kościelne. No chyba wiemy, co wygrało, moje. Na pewno nie twoje. A moje, które twoje? Bo... Twoja popieprzona głowa wygrała. Moje jest... Dobra. O kurwa! Stary jak świat. Ciężko wybrać. Środkowy. Dobra. Skąd wiedziałeś? Dobra, to... Tylko setu. Jest tyle. No, na razie to w tyle, ale w następnym meczu będę lepiej. Ja rywalizuję z... Największym osiągnięciem polskiego rządu było... Co? Dam, prawdziwe. Targety są... Ja pierdzielę. Jakie to jest głupie. Fuck, jaka karta. Dobra. Największym Cicho. Osiągnięciem polskiego rządu było grzybica jądar wywołująca dreszcze. Wąchanie paluchów. Golenie jajek widelce. Jeden i dwójka. Palce. To jest takie bardziej. No, wiedziałem, że to jest zbyt pojebane, żeby kurde nie przegrało. Kurwa! Za szybko zapozowałeś. Moja żona uwielbia, a nie, ja nie czytam. Boli mnie mięso. Moja żona goni mięso. Moja żona goni mięso. Moja żona uwielbia. Ja nie mam żony. Moje życiowe, jakby co? Pamiętajcie o tym. Kurde, mam nadzieję, że spierdalamy! Jesteś... Moje życiowe, spierdalamy! Kurde, życiówka do dopiero, kurde. No, opiska taka. Wybierajcie szybciej. No dajesz. Wyczekuję. Moja żona uwielbia islamską piosenkę miłości, a ja wiem, że twoja woli ukrytą podstępną... A pierdolę, piwo mi się odzywało, kurde. Taczka. Co, depilacja? Moja żona uwielbia depilację genitalistą mechaniczną, a wiem, że twoja woli jest udana. Moja żona uwielbia smutek pod wpływem alkoholu, a wiem, że twoja woli wilgotne, niepokojące pomieszczenie. To ostatnie, ta pierwsza karta, ostatnia taka, wiesz, taka prawdziwa, to drugi jest takie dziwne. Twoja woli za to. Które wybierasz? Prawdziwe czy dziwne? Tak, setu. A ty i tak masz 3 punkty, więc się. No. Spierdolamy. Więc spierdolamy. Dobra. Kurwa. Dobra, teraz ja. Dajecie. Smurfy z CSGO. Ej, to są na serio smurfy. Blazę na chwilę. Co już skończyliście? Nie. I zrobimy to samo, czy gramy w CS-a? No, gramy w to samo, ale jeszcze się nie skończyło. W CS-a! Czekaj. Grałem, Gargamel łapał smurfy przy użyciu struchłałego miecza króla Artura, ale nie pokazali tego w bajce. Gargamel łapał smurfy przy użyciu pomylonego rowerzysty z workiem na wierzchu, ale nie pokazali tego w bajce. Gargamel łapał smurfy przy użyciu zazdrości tak wielki, że zęby bolą, ale nie. Dobra, wybieram. O, no nie. Wygrał Piotrek. Okej. Okay. Pierdol się! To co, jeszcze jeden meczek, czy najpierw CS-a zagramy? To ja miałem wygrać. Co gramy? Smoka ci puściłem. No to dajcie rankę da w CS-ie teraz, strzelimy. Okej. Okay. O, mój pierwszy mecz wygram. Yes! Ale Michał... To wejdź na to drugie konto tam, gdzie masz ten level. Dlaczego? Bo jest fajny. Bo ty na goldzie sobie nie poradzisz, Artur. Poradzimy sobie. Ty się nie poradzisz na Silver 4. Nie, no nie. O, wygrałem. Nie jesteś aż taki, że przepraszam. No.
Kurde. Okay, nawet nie pamiętam, co zbytnio wystawiłem. Na jakie konto mam wrócić? Dobra, a więc to na ten. Ty komentuj, ale kucie, trzymaj się, nara. Ja idę tam i...